To są zdrabki za 5000 zł. Zobaczymy, ile pod nimi skrywa się kasy i do czego ludzie są zdolni, by je dostać. O, super! Wow, mordo! Za ile wymieniłby swoje buty? Za ile by sprzedał swoje okulary? I słuchajcie dziewczyny, jeden taki stack, 250 zł w zdrabkach. Która z was byłaby skora wymienić swoje buty za jakąś buty. Określoną... Podejrzane. To jest bardzo ciężka decyzja. Dawaj Zizia. Ja cię zaniosę na barana. Ty jesteś najbardziej widzę. Słuchaj, 500 zł. 500 zł. To jest moja finalna oferta. Za takie adidaski jestem w stanie tyle rzucić. No. My to tylko po zdjęciu podeszliśmy, a wrócę bez butów ze zdrabkami, nie? Pasuje. Dobra, zajebiście. Chyba zdrabki sobie kiedyś? Oczywiście, że tak. No takie 5 zł się zdarzyło, nie? Raz na 20 zdrapek. To średnia statystyka. Ale widzę, że się nie uczysz na błędach. Czy gdybyście wiedziały, że dostaniecie taką propozycję, podeszłabyś jeszcze raz, czy nie? Zależy z jakimi butami. Ale fajna. Jeżeli jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama, jak która z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Gajs, jak ja wrócę bez butów i bez pieniędzy. Ale wiesz, zawsze możesz wygrać domek, nie? Jaki domek? Oj, domek. Ja na razie mam, sumując wszystko, 0 zł do ciebie. Mam! Ile? 5 zł! Mam! Mam! Co masz? 5 zł! Wow, 20 zł! Naprawdę? Tak! Wow. 20 zł! Ile kosztowały te buty? 250. O, uwaga, 5 zł. Ja mam wrażenie, liczby robią takie na maksa zbliżone do tych wygrywających, żeby tak ci wprowadzić w głowie taki mechanizm, och, prawie wygrałeś, kup kolejne. Tak jest zawsze. Oprócz Wojdomku, bo tam każdy wygrywa od razu. Abuka i Przechem Maroko z kumplem, autostopem. Ej, 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 jak tu jest 33 i są aż 3 razy 33, to co to znaczy? 30 zł. To jest 30 plus. 40. A, to 40. Wow, normalnie, wraca się. Że mam takie poczucie, że za dużo zarobiłaś. Weź przestań, no ale mi się nie zwróciło. 30, 31, 32, 33. Ale zawsze, zawsze. 32, 29. Oni ryją banie takimi technikami. A wiecie co? W Ojdomku tak nie robimy, tam każdy wygrywa. Dobrze, jak nic. A o co tym dokładnie chodzi? Wykupujesz Infludiotyzm, czyli e-book, który napisałem o mojej przygodzie z YouTube'em oraz o tym, jak tworzyć lepsze treści, jak się wybić w internecie. Na przykład piosenki. Na przykład piosenki. Do każdego z nich dołączam ponadgodzinny materiał dokumentalny, jak przejechałem Maroko autostopem, więc każdy w momencie wejścia już wygrywa. Tutaj co, zdrapujesz taką zdrabkę, tracisz piątkę i nie masz nic. A nagrodą główną nie jest jakieś 100 tysięcy i 3 tysiące złotych co miesiąc, tylko działka 1000 metrów z domem, basenem, sauną, ukrytym pokojem, ogrzewanie podłogowe, sauna, plaża. Tak. I możesz być po prostu niezależny finansowo. Dziękuję za pytanie. Bardzo dobre. Co? A nie, sorry. O Boże, o kurde. 50! 50! A to testu przez przypadek. To była moja... Tak. No dobra, może nie żałuję. Nie, sorry, pomyliło mi się. Dobrze, skręt, dobrze, bo już skręt. Miałem ból dupy, że... To był taki skręt. To jest ostatnia zdrabka nasza? No, ostatnia. I nic nie ma. Stówka. Stówka? 50, 90. Ja mam 10, czyli 250 zł. Czyli równo tyle, co ja kupiłem. Dobra, jest ale dobrze. Mocne. No dobrze, ja dałem ci zdrabki, a teraz proszę o buciska. I co, my będziemy z tym chodzić? Z tym? 250 zł, no szczerze? Myślałem, że więcej w sumie. Ja też myślałem, że więcej. No, dawaj buty, bo idę niszczyć życie kolejnym ludziom. O, super. Odkąd zobaczyłem cię z Zuzią, marzyłem o tych butach. Proszę bardzo. Ale jesteś zadowolona z tego, że podjęłaś się tego ryzyka? Finalnie wyszłam na to samo. Zawsze jest to jakaś przygoda, nie? A buty były niewygodne. No niewygodne, niefajne i w ogóle, także teraz jest pretekst do kupienia nowych. Zadowolony? Zadowolony. Nakrycie głowy jest jakby tym, czego poszukujemy na tym etapie przede wszystkim. Tak, tak. Skarpetki? Zajeżdżą zboczeństwo. Tak? Nie. Tak. Nie. Buty już taki mają trochę vibe. Czy nie? Oceniam w komentarzach. Nic mi nie dadzą, nie? Mam tutaj w torbie zdrabki i chciałbym z wami coś strajdować. Na przykład torebka. Za 500 zł w zdrabkach. Ale z zawartością? Bez. Za 500 zł? Nie, za dużo. Targuj się. 50 razy 5 to ile to jest? 250. A, bez 250. Proszę bardzo. No dobra, niech będzie. Jakiś kluczyk tu jeszcze jest. Kluczyk? Od auta! Dobrze, że zauważyły, tak to jeszcze byłby samochód w gratisie. Zasady są takie, iż... Koniec zasad. Gracie o domek? Jeszcze nie kupiłyśmy. A co was powstrzymuje przed sięgnięciem po was swoje marzenia? Ja szczerze zobaczyłam ten filmik wczoraj. To wystarczyło czasu, żeby kupić dziewczynkę. Dobra, niestety. Mam piątkę pierwszą. O. Na co planujesz przeznaczyć te pieniądze? Na e-booka! Na e-booka! Bardzo dobra odpowiedź. Dwie dychy! Z jednego, o kurwa. Co, ej, 30 już mam, bo patrz. Serio? Wydrapałem ci właśnie 50 zł. Ale super! Pokaż jak liczysz. 5, 25, 30, tak. 5 zł.
czyli mamy 120 zł. Super, bardzo dobry deal. Szczerze myślałam, że tak właśnie maksymalnie góra 100 zł. Mam tutaj torbę pełną zdrafek. Dobra, ja zaryzykuję. Można ci podjąć to ryzyko. To poproszę jakiegoś shota jednego. Te nuggetsiki poproszę. Proponuję 4 zdrapeczki za nuggetsy. Czyli mamy łącznie 6 zdrapek. Chyba jest zdrawki kiedyś, czy nie? No pewnie, że tak. Nie, coś czuję, że z moim fartem to wiesz, to chuja będzie. Jest, jest! Jest, idź, bo ty może tak w ogóle pomijasz je. Jest szósteczka, dobra. Mamy piątkę. No w zasadzie powiem ci, chyba dzisiaj nie było szczęścia. Może zainwestowana piątka, lepiej niż głupio wydana stuwa, nie? Kibicowałem ci, no ale co ja mogę? No cóż, taka trudna, brudna jest ta gra hazardu. Polecasz, nie polecasz? Zdrabki? Chłopie, prawie każdy z kim gadamy mówi, że bierze udział w tych zdrabkach, a widzicie, to jakby statystycznie, jak włożycie jakąś określoną część pieniędzy, to przegracie. Nie to co w e-booku. Czekałem. Ile my jeszcze mamy tego nastakowane, no. Stary? Było warto. Widzę, że lubisz tą grę i widzę, że jesteś dobrą ofiarą, dlatego słuchaj. Gorzej być nie może na pewno. Co ty na to, że jeżeli trafisz na chociaż wygra jedna z tych 5 zdrapek, to dostaje 3 szoty. No dobra. To jest twoja ekstra pensja, a ja sobie podjem jeszcze takie cika. To kurwa, ty 5 dyszek mam z tej. Co? A nie, kurwa. Niestety, niech jest przykro. Kurde no. No dobra, spoko, nie no, to zakład trzeba wyjść. Jeszcze na piwek dla ciebie. Boże się zwróci, jeszcze masz 5 drapeczek. Dobra, jest piątka kolejna. Jest! Ej, tu jest 15 już. 20, 25. Każda jest wygrana. Tak. 5 dyszek i tu 15, słuchaj. Dzięki ci bardzo za tą kolejną, przynajmniej udało mi się odkuć. 65 zł. Najlepszy współczynnik masz. Szczerze myślałem, że będzie gorzej. Leciutkie takie. A co to jest? Nie, wiesz, to jest Augustowski Mojito. Możesz wpisać potem i tam podlinkować gdzieś. No to co, odniosę zegarek, złoty z Tomiego, za zdrapki. Ile zdrapek? Chcę za... Dwie zdrapki za jeden złoty zegarek. Tutaj mamy czekać? No dobra, kurwa, no. Po chwili zastanowienia zgodzę się na to. Wiktor już jedzie do nas w moim zegarku. Ale jeszcze nikt się tak za mną nie targował. Jak tam siedzi mój Tomi? Wow, mordo, zajebisty zegarek. Jesteś pewien, że 2 drapki to jest twoja cena? Wszystko dla widzów, tak? Po jednej. Dobra. Zróbmy to Wiktor razem. Tutaj u mnie jakby jest... 0. Słuchaj Wojtas, no u mnie też jest pusto. Zegarek, powiem ci tak, masz fajny zegarek. Dlatego gratis. Łap jeszcze kurwa za 250 zł zdrapek. Co on tu drapać wszystko teraz? Zatwaj, robię wszystko co mogę, żeby ci pomóc, ale ty nawet nie starasz się. Niestety to ty takie kupiłeś. 3 razy muszą się powtórzyć, przecież to jest kurwa niespotykane. Nie muszą 3 razy, raz wystarczy. Wydaje mi się, że to i tak nic nie zmienia. Jaka jest wartość tego zegarka? Nowy, ostatnio widziałem w galerii, 980 zł. A jak długo go masz? Ty, no trochę go mam, tylko że ja go okazyjnie tylko ubieram, nie? Teraz bardzo okazyjnie będziesz. Ej, pojebane, to jest mój rekord, kuj! 20, 50, więcej! Patrz to! 90 zł z jednej pierdolonej zdrapki! Mogłeś tu zapisać, kurwa, ile jest wygrana, a, tak? Może trochę ciszej, bo mi wskazówki zegara zagłuszasz na moim złotym tonikiflikarzem. I mamy ostatnią, Wojtas. No. Jest 5 i to jest wszystko. Czyli ile razem? 160 zł. Ale jeszcze kurwa 250. Co złotych. Mamy zdrapywać znowu? Znowu kurwa wygrałem ci fuj kasy. Na razie 5 zł, ale zobaczymy ile będzie teraz. Mamy 0,7, tak? I 0,6. 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,6. To daje nam sumę 50 zł, 45. Tak? I tu jest 160. Można by powiedzieć, że jest dobrze, wtedy byśmy trochę przekłamali, bo jest po prostu tyle. 310 zł. No, dawaj z nim double or nothing. Zdrapki się w ogóle nie zwracają. Czy jestem w stanie podjąć takie ryzyko? Nie będę ze swoich pieniążków ten. Albo z tych, które tutaj wygramy. To może być chlebek. Może tego 7 Dice'a? Na koniec bym zaszalał jeszcze. No. Kawkę. Okay. Ile jest całość tutaj naszej... 37 zł mamy taką wartość. Za 45 zł zdrapki? No, dobra. Mamy pierwszą zwycięską liczbę. Opiewa na kwotę 5 zł. Dorzucę pani jeszcze kilka, gratis. Ale naprawdę, najbardziej pechowa tura jakaś. Jest, troszkę się zwróciło, tutaj 2 dyszki jeszcze. Dobra, i to było 25, i tak jest fajnie. Lubisz bajgla? Lubię bajgla. Jednego bajgla, 2 jagodzianki, 2 porzki. Jasne. Jakie kosztowałoby pieniądze w takich normalnych? 19 zł, no to niech będą
będą 3 strapki. Nie, no 3 tylko? Tak, może nie, być. Nie, no 4, zróbmy 4. Tutaj 10 zł, 30 zł. Wow. Jeszcze tutaj piątka też 40 zł. A nie dowierzę nam pani teraz, tak? Troszeczkę nie. No dobra, to jakby to są pani, nie? Ja 5 zł. Czy 45 zł? Super. To dziękuję bardzo. Ej, a zapytaj się pani, czy o dziecko by oddała? O Jezus. Przyjechał akurat do mnie w odwiedziny Yoshi, który nagrywała 24 godziny na Łodzi. To ja i będę tu jeszcze przez 23 godziny, 42 minuty i 30 sekund. To żeby umilić ci ten czas, chciałbym zaproponować ci nowe uzależnienie do pakietu. Oho. Hazardzik. O, zajebiście stary, ja to lubię sobie tak czasami, wiesz, skrzyneczkę otworzyć. A co ty na to, żeby rozdrapać coś z mojej czerwonej torby? No. Chcę coś za to wytradować od ciebie. Ja bardzo chętnie, stary, pozbędę się dwóch rzeczy. Jeden z nich, wziąłem taką koszulkę. Generalnie to nie była ta, którą chciałem dać, ale też możesz ją dostać, stary, za parę zdrapek. A druga rzecz, klapki z Kubota z Wixapolu. Chcę koszulkę. Za ile, stary, przetradujesz koszulkę? 20 zdrapek. 25. Dobra. Ta koszulka jest chyba za 9 dych, więc git. Oż ty, bydlaku zajebany. No dobrze, chłopie. Wydaje mi się, że 125 zł to pisałem, że będzie około 60 zł. No mi się wydaje, że 5 dych. Kupowałeś sobie zdrapki kiedyś za dzieciaka czy coś? Stary, ja nawet rok temu kupiłem chyba za tam 2000 zł. A tak for fun? Czy po odcinek jakiś? Tak, do odcinka, wiesz, robiłem. No i sraka giga była. Ty, jeszcze... Aha. Chciałem, żebyś coś wygrał, ale żebyś jednak był stratny, nie? Żebym jednak czuł, że zrobiłem dobry. Tak się życzy ludziom, nie? Których się lubi na przykład. Tak, żeby było im dobrze, ale trochę gorzej niż tobie. Stary, nic, w ogóle nic, nie? Każdy się umiał normalnie bawić, nie? Ludzie spotkani losowo na ulicy. A ty nawet zdrapki spierdolisz, nie? O, już mam coś, mam! Na razie piątkę. Aha. Ej! 34, mam! 10 zł. Mega stary. Ale jesteśmy teraz w szale. Wow. Nie no, widzowie, nie kupujcie zdrapek, nie? Serio. A szok, że tyle osób kupuje to gówno, nie? Dobra, widzowie, robimy stonks. Uwaga i co? I gówno. No niestety, raz się przegrywa, raz się przegrywa. Nic, stary, nic. Dobra, sraka. Mamy 35, stary. No, czy jest to dużo, czy jest to mało? Najgorzej ze wszystkich osób, które z którymi dawałem. Ja teraz wziąłem nie farta i dam farta następnej osobie. Tak to działa właśnie w życiu. Czyli 35 zł ze 125 zainwestowanych. Bez nadzieja. Panujesz jeszcze kupować sobie zdrapki kiedyś? Szczerze? Nie. Ekstra sraka. Tak się powinna nazywać. A kiedy odcinek z Łodzią u ciebie na kanale? Myślę, że jakoś za tydzień, widzowie, możecie się spodziewać filmu z Oj Domku i z Oj Łodzi. Oj kurde faja z loterii. Mam koszulkę, mam zegarek, mam buty, mam torebkę, nie mam spodni. Co robisz w Olsztynie? Traduję się. Jak tak patrzę na ciebie, ile są warte dla ciebie twoje spodnie? Dla mnie myślę, że to torby. Tutaj tysiące złotych skryte pod takimi stakami z drapek. Ja proponuję dwa opakowania. Zaczyna się bardzo pozytywnie. Już takie nerwowe ruchy, już drze tymi zdrobkami. Piąteczka. Ale wiesz, piąteczka do piąteczki, tak? I zaraz na Kelvinę Kleinę uzbieramy. Tu piąteczka, tu jeszcze dyszka już. Patrz kurwa, 5 sekund. Tu jest 70 i razem z moją to jest 140. To dobrze wyszło. Prawdopodobieństwo nakazywało myśleć, że wygrasz trochę więcej. No, ale i tak git, te spodnie i tak ich nie lubiłeś chyba, co? No może i był. Gotowy na ten moment? Gotowy. Przyjmij honory. No. Nie no, nie są takie fajne, nie ma co się przyjmować, stary. Trzymaj się, Kuba. Dzięki. Dobra, Kuba, łask, wow, bo widzę, że masz taką minę, że to czymś szkoda. Nie, no nie miałem serca, Kuba miał taką minę, że widziałem, że już źle się na maksa z tym czuł. Jak było widać po jego minie, że jest taki... Załamany, Kuba, załamany, już nie mogę, musiałem złamać zasady tej gry. Jesteśmy tutaj, w tej ciemnej uliczce, po to, by dobić transakcję. Co proponujecie? Kluczyk od Fondy Accord. Kluczyk, co, kurwa? Ile za tą koszulkę byś chciał? Fajna prezesowska. 7 zdapeczek. 15. 12. To ja świeżo jestem po 18, to za urodziny to tak 14. 13 i zapałki. Stasiu, dobrze ci z oczu patrzę, żebyś kurwa wygrał tutaj. Zamarzenia nie karają. Panie Stanisławie, 30. Jesteś pan zadowolony z transakcji? Fajna przygoda. Nie widzę szczęścia. Aż jeszcze kurwa sobie trafi. Może teraz będziesz miał jakąś. Może. Ale ostatnia, ostatnia. Chuj. Nas jest dwóch, to po jednej na łeb. Double piąteczka na koniec jeszcze. No jest git, jest git. Tak, jest, no, jest dobrze, jest dobrze. Kurwa, będzie tutaj. No, no pewnie. Proszę bardzo. Majteczki tutaj. Zadowolony z transakcji? A zadowolony. Ze zdrapek za 2165 zł wyszło 1035 zł. Czyli słabo. A w mojej akcji wygrywa każdy. E-booka, Maroko, a jedna osoba dom z Łodzią, a inne jeszcze nagrody dodatkowe. A zdrapki, które mi zostały, wykorzystam w kolejnym odcinku.